ale zanim to nastąpiło, utrwalono mnie. Nazywałam się Kai. Jestem tą, która dokonuje orki w dniu orania. Wykopuje ciała. Niech nie czekają dłużej w ziemi. Ja to ty? Ty to ja? Ona też. Ona też coś z nas, coś ma. Nas ma. Gdzie jej ma? Gdzie to ma? Jesteśmy twoimi strażnikami. Syna urojenia. Archetypka. Super. Egal. Przywidzenia. Bez duszy jesteście. Bez ciała. Dusza się i ma ciało. Dusza się i ma ciało. Ale bez mała, bez mała, bez mała. A ty ciało. Teraz wejdzie w rolę. Swoją aktorską niedolę. Zabrać obcą, zupełnie nieznaną mi kobietę. Kobieta to jedyne, co mam z nią wspólne. Nie jestem piastunką, ani egipcjanką. Nie jestem nawet świadkiem koronnym, któremu zapewnia się zmianę wyglądu. Ale taki jest aktor, innych sypie, wydaje, zdradza tajniki wnętrza, szyfry sejfu duszy. Ja sypię wam i widzowie piasek w oczy, piasek obcej pustyni, którym myją ciało, w którym chowają zmarłych, bo konserwuje, jest wieczny. Wchodzę, już wchodzę. Wsysa mnie, jest mniejsza od ziarnka piasku, ale cięższa od piórka. Mojej nie, jej duszy. Już mi się pomyliły duszy. Ile ich miał, ile ja ich mam. Nie mam żadnej. Wszystko zostało po tamtej stronie. Kim była piastunka Kai, jak żyła, jak spędza czas, wolny od życia. Raz jeszcze i za każdym razem ją ożywię sobą, swoim ciałem, głosem, czasem. Dam jej swój czas. Ona da mi swój czas za czas. Wieczność za chwilę. Czym jest czas? Przerobię każde ciało w programowy pakiet i bez pomocy rakiet wyprowadzę w kosmos. Dam pośmiertną rozkosz każdej jednej komórce dobustnie i dożylnie. Przemycę przez ślepe wrota pamięć krokodyla i kota. Wszystkie sposoby znam. Rozkosz daje samotrwanie, choćby nawet umieranie. Szybkie zejście to jak wejście w kosmos kuchennymi drzwiami. I dlatego bardzo mnie martwi, kochane, twoje wolne konanie. Wow.
boli nas. Nie boli nas. Przechodzenie w czas. Przechodzenie w czas. Nie boli nie nas. Nie boli nas. Mijanie. Czas. Czas to chwilowe złudzenie. 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 Czas. Czas chwilowe. To chwilowe. Złudzenie. Złudzenie. Ja, piastun kakai, jestem teraz bardzo szczęśliwa. Doczekałam się końca okresu historii. Leżę bez końca, patrzę na obrazy bez początku i końca. I nie zamierzam na razie z martwych wstać. Przestać być, jeżeli jestem. Jeżeli bym na przykład Józef Zelent, elektryk, wyrwany z gniazda jak odle przez prąd, jak głosi jego nagrobek. Jeżeli on był, to czy to znaczy, że go nie ma? Albo jeżeli był Izydor Dikas, ten sam, który w pierwszej pieśni Maldorora wyznał ni mnie, ni czterem łapu płetwą foki, mieszkanki oceanu lodowatego, nie udało się rozwikłać zagadki życia. Więc, jeżeli on był, to czy to znaczy, że go nie ma? On był, jest i będzie. Albo nieznany żołnierz, albo inni bez rodzinnych, marmurowych grobowców, bez prostego krzyża, bez pomników, sarkofagów, piramid, mauzoleów. Wszyscy, wszyscy, którzy przeszli zauważeni lub niezauważeni, wszyscy, którzy byli, przestało bić im serce, ale oni są, bo byli. Być do nich się stosuje. Zapomniał ten, albo ci, którzy wymyślili czasy proste i czasy złożone. Prezens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum pierwszy, futurum drugi, inne czasy złożone. Zapomnieli oni? Zapomnieli o jednym czasie, wieczystym, infinitus, który odmienia się tak. Ja być, to ja być, on być, on być, my być, wy być, on być, on, ty być, ja być, ja być, ty być, my być, on by, wy być, my być, on być, wy być, wy być, oni by, oni by.